Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj chciałbym poddać Państwu ku rozwadze coś, co nazywałem etosem pracy. Chciałbym bardzo, żebyśmy powrócili i przywrócili to, co nazywamy etosem pracy, czyli szacunkiem, a nawet miłością do pracy. Ja wiem, że część osób rodzi się już zmęczonych i e, e, nieraz rozmawiam z ludźmi, że praca ich bardzo męczy i wyczerpuje nie tylko fizyczna, ale praca i umysłowa, ale traktuję, że to jest margines naszego społeczeństwa, bo to jest niedobry objaw u, urodzić się już zmęczonym. Praca jest częścią naszego życia. E, ogromno więcej niż połowę czasu naszego życia spędzamy w pracy. Pracujemy, żeby zarobić pieniądze i godnie żyć. Pracujemy dla siebie, ale także i dla innych. Każdy musi widzieć sobie i innym życzę, żeby nasza praca miała jakiś sens. Musimy a, widzieć, komu służy praca, którą wykonujemy, i najlepiej, żeby ona służyła drugiemu człowiekowi pośrednio albo i bezpośrednio. Praca musi czemuś lub komuś służyć. Musi być sens tej pracy. I wtedy, a tak jak cytowałem kiedyś powiedzenie Konfucjusza, jeżeli wybierzesz to pracę, którą kochasz, nie będziesz musiał pracować ani jednego dnia w swoim życiu. Praca powinna być godnie wynagrodzona. I to i w różnych kodeksach się o tym mówi, i w Biblii się o tym mówi. Ale dobra praca, nie każda praca ma być dobrze wynagradzana. Dobra praca ma być dobrze wy wynagradzana. Ale czy zawsze tak jest? Często. Zwłaszcza teraz dobra praca jest źle wynagrodzana, stąd są protesty ludzi dopominających się o godne wynagrodzenie. Ale często bywa tak, że i zła praca jest wynagradzana. Dlaczego? Znamy takie powiedzenie, jaka płaca, taka praca. Proszę Państwa, nic nie może być bardziej złego i destrukcyjnego i mylącego, jak takie powiedzenie. Nie jest to dobre powiedzenie, bo jeżeli źle pracuję, to niech nie narzekam, że źle, źle zarabiam. Czym się różni praca w sektorze publicznym od sektora prywatnego? Ja nie rozumiem, dlaczego w sektor prywatny tam się wymaga dobrej pracy, a jak już jest coś publicznego, to mogę gorzej pracować? Nie, proszę Państwa, nie możemy być tak dwulicowi. Praca zawsze powinna być dobra właściwa, ale i godnie wynagradzana, ale to już nie jest nasz problem, to już jest płatnik, pracodawca powinien mieć na tyle etyki, sumienia, żeby rozróżnić tych, co dobrze pracują, muszą być dobrze wynagradzani, a tych, którzy źle, powinni być gorzej. Proszę Państwa, ja mam swojego syna od Syrichu, Dzisiaj próbowałem do niego zadzwonić, nie odbiera telefonu, wysyła mi smsa, tato nie mogę rozmawiać, bo ja pracuję. Ale jak nazwać panią konduktorkę, kiedy jechałem ostatnio pociągiem z lotniska w kierunku Płód, ponad godzinę, pani przez całą godzinę rozmawiała prywatnie przez telefon na kolejnych stacjach wysiadała tylko spojrzała machała lizakiem i wracała ani razu nie przeszła się przez pociąg na tym polega jej praca chyba nie prawda w szpitalu gdzie wszyscy rozmawiają przez telefony komórkowe Dzisiaj skończyłem, e, skończyłem operację. E, to już wszyscy dookoła, e, 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 łącznie z pacjentem, e, siadają przy telefonach i rozmawiają przez telefon. E, Proszę Państwa, magister rehabilitacji prowadząc zajęcia podaje ćwiczenia, a jednocześnie patrzy na telefon komórkowy. Lekarz w czasie wizyty badając chorego odbiera telefony i rozmawia przez telefon. Jeżeli mnie się zdarzy taka sytuacja, ja pytam się pacjenta, czy mogę odebrać telefon, bo ja w czasie pracy nie powinienem przyjmować prywatnych telefonów. Proszę Państwa, w marketach sprzedawcy zamiast mi pokazać, gdzie są właściwe towary, wszyscy rozmawiają przez telefon. Na budowach, na placach budowy, większość pali papierosy. No, jak się pali papierosy, to się nie pracuje. Proszę Państwa, są tak zwani bezrobotni chronicznie, przewlekłe bezrobotni. Dla nich nie ma pracy. No, to nie jest to, o czym chciałem powiedzieć. Przywróćmy sens pracy. Nadajmy kolejną wartość wychowawczą pracy, to są, praca ma pewne niematerialne, niewymierne w e, e, na pieniądze wartości. Przywróćmy godność pracy. E, ile razy przed kościołem żebrzących albo na ulicy ktoś zapyta i prosi o, o pieniądze, jak ja mówię, a może byśmy coś, w, wzięli się za jakąś pracę, no to oczywiście grymas bólu na twarzy i epitety e, pod moim adresem. E, Podoba mi się takie bardzo biblijne a, m, powiedzenie, kto nie pracuje, ten nie je. A oczywiście z wyłączeniem tych, którzy a, albo nie mogą znaleźć pracy, albo nie są zdolni do wykonywania pracy. Jeszcze raz powiem, praca jest, nadaje sens naszemu życiu. Dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam za może niezbyt popularny temat, który dzisiaj chciałbym Państwu przekazać do przemyśleń. Ale myślę, że warto się nad tym zastanowić. Dziękuję Państwu. Dobranoc.